Cześć Honorata. Hej, cześć. Dzisiaj bestsellerem PIK-u 2023. Czy ty lubisz przebywać na takich eventach? Ja bardzo lubię przebywać na eventach, gdzie jest promowana kultura, sztuka w wielowymiarowym tego słowa znaczeniu, a tutaj mamy i film, i muzykę, i książki, czyli coś, w czym ja się bardzo dobrze czuję i czym otaczam się na co dzień, dlatego co roku tak naprawdę jestem na gali bestsellerów Empiku już od wielu, wielu lat. Czyli na przykład ten świat dla ciebie freak fightu, walk, to nie jest twój świat? Oj nie, w żadnym wypadku, to nie jest mój świat i nigdy moim światem nie był i nigdy moim światem nie będzie. Honorata, stawiamy kropkę przy muzyce, bo ty tak naprawdę teraz stworzyłaś swój własny podcast Wonder Woman, jeżeli dobrze wiem, i zapraszasz tam osoby ze swojego otoczenia. Ja się zapytam ciebie wprost, jak ty się czujesz z tej drugiej strony, tak jak właśnie trochę takiej naszej, dziennikarskiej, że możesz usłyszeć czyjeś historię życia? Rzeczywiście jakiś czas temu zdecydowałam się na to, żeby wystartować ze swoim podcastem, Wonder Woman Podcast, i w pierwszym sezonie postanowiłam zaprosić kobiety, które są bliskie mojemu sercu, które kształtowały mnie w przeszłości, tak jak na przykład moja mama, moja przyjaciółka z dzieciństwa, czy takie, które kształtują mnie teraz, czyli moje obecne przyjaciółki, bliskie mi kobiety. Ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi i bardzo zależało mi na tym, aby móc stworzyć projekt, który będzie mógł nieść swoją wartością coś więcej. I projekt, który nie będzie o mnie, tylko projekt, który będzie o kobietach, o kimś innym i który będzie skierowany dla kobiet. No i mam nadzieję, że ta misja została spełniona i że będzie nieść się dalej i dalej. Tak, ja właśnie miałam przyjemność oglądać i zauważyłam, jest śmiech, są łzy, jest wspominanie różnych spraw. A powiedz mi w ogóle, czy ty planujesz też iść w inną stronę i zaprosić osoby, którymi nigdy nie byłaś związana? Zdecydowanie tak. Takie są prognozy, takie są plany. Pierwszy sezon będzie miał oczywiście określoną ilość odcinków, ponieważ tych kobiet bliskich mojemu sercu, w końcu ten limit się kończy. I rzeczywiście mamy już nagrane wszystkie odcinki. Niedługo projekt, pierwszy sezon dobiega końca i zdecydowanie będę chciała przeprowadzać rozmowy również z kobietami, które nie są z mojego otoczenia, ale również mają wspaniałe historie do przekazania. A kto ci pomaga w tym całym podcaście od strony tej drugiej, czyli nakręcaniu, przygotowaniu? Czy ty to wszystko sama organizowałaś? Wszystko jest moją inwencją. Tak naprawdę cała realizacja jest tylko techniczna, od której mam jednego człowieka, a każdy jeden aspekt dotyczący zamysłu, podcastu, pytań, scenariusza, rozmów czy estetyki gdzieś tam powstał w mojej głowie. Czyli wiesz, co robisz. Kochana, tutaj postawię kropkę, przejdę do innego tematu, ponieważ teraz w mediach jest bardzo głośno. Tak naprawdę od piosenki Dody pod tytułem Mama, czyli temat macierzyństwa i niemacierzyństwa świadomego niemacierzyństwa. Jak ty w ogóle też się zaopatrujesz na ten temat? Ja wychodzę z założenia, że każdy ma prawo decydować o sobie niezależnie w jakiej kwestii życiowej. Ważne, żeby żył w zgodzie z własnym sumieniem i z własnymi wartościami. Jeśli one nie krzywdzą innych, to ma do tego pełne prawo. Także czy to jest temat świadomego, nieświadomego macierzyństwa, czy jakikolwiek inny, to każdy ma prawo decydować sam o sobie. Jeśli nie krzywdzi, to nikogo innego. A czy ty sama chciałabyś być mamą? Tak, ja mam w sobie bardzo duży instynkt macierzyński i od zawsze go miałam. Bardzo lubię dzieci i moim marzeniem w przyszłości jest to, żeby mieć pełną rodzinę i żeby zostać mamą. A uważasz u samej siebie, jaki to będzie wiek? Jaki będzie ten wiek odpowiedni, że już będziesz świadoma tego, że tak, teraz chcę mieć właśnie dziecko? Myślę, że czas pokaże. To nie jest tak, że w mojej świadomości wciąż czekam na ten moment. Myślę, że kiedy wszystkie poboczne sytuacje, aspekty życiowe będą ku temu zmierzały, to po prostu się to wydarzy. Ale nie jest to coś, co się dzieje w mojej głowie. A czy na przykład dostajesz od swojej mamy taki feedback, Honorata, już masz 30 lat, zaraz będziesz coraz starsza, może czas na wnuczka, wnuczkę? Nigdy z mojej rodziny, żaden z moich rodziców nie powiedział mi, że czas na wnuczkę, ani nikt nie spytał się, czy planuję dziecko. Nigdy nie odczułam takiej presji. A tak szczerze, bałabyś się tego, czy jesteś już tak mentalnie przygotowana i wiesz, że dasz radę wychować? Nie mam żadnych obaw, nie. Okej, czy jesteś tego świadoma?
To się okaże. Ciężko mówić jest o czymś, czego się jeszcze nie doświadczyło, ale obaw nie mam. Dokładnie, Honorata. Tutaj też postawię kropkę i przejdę do bestsellerów, ponieważ chciałabym poznać Twoją opinię. Rok temu była taka dość przykra sytuacja właśnie dla Dody, którą wiem, że darzysz szacunkiem, gdzie nie dopuszczono jej do głosu. I chciałabym się zapytać Ciebie, gdybyś Ty tak została potraktowana przez stację, że nie daliby Ci wypowiedzieć swojego komentarza po dostaniu nagrody, jak Ty byś się odniosła do tego? Ciężko mi powiedzieć tak naprawdę. To była złożona sytuacja, w której brało udział kilka stron, żeby móc ocenić relatywnie i tak bardzo na trzeźwo jakąś konkretną sytuację trzeba poznać realnie i bardzo obiektywnie każdą ze stron. Nie wiem, jak ja bym się zachowała. Ja nigdy takich sytuacji nie miewałam. Nigdy w życiu nie miewałam otwartych, publicznych konfliktów z mediami czy z kimkolwiek tak naprawdę ze świata show biznesu. Jestem osobą totalnie konfliktową i ciężko mi sobie siebie wyobrazić w sytuacji konfliktowej, bo po prostu ja nie miewam takich sytuacji. No właśnie, a czy ciężko Ci było w ogóle unikać tych afer i takich konfliktów w sieci albo stwarzanych przez dziennikarzy? Chodzi o afery i skandale, no bo Ty jesteś na świeczniku, jesteś młodą artystką, więc ludzie tam gdzieś patrzą na to Twoje życie prywatne, starają się te niuanse wyłapać. Jak Ci się udaje właśnie unikać tych skandali i afer? Po pierwsze nie jestem aferzystką, po drugie nie jestem skandalistką, nie jestem drama queen, nie szukam skandali, żeby mieć rozgłos, mam do siebie ogromny dystans, bardzo ciężko jest mnie urazić, żyję swoim życiem, oddzielam też swoje życie zawodowe bardzo grubą kreską od swojego życia prywatnego, no i jakoś udaje mi się balansować między tym a tym od kilkunastu lat. Kochana, ja się jeszcze zapytam Ciebie, bo ostatnio oglądałam na TikToku Twój live odnośnie włosów. Udało Ci się już znaleźć odpowiedniego lekarza? Nie, tak naprawdę poszukiwania mojego lekarza, jeśli chodzi o trychologa, dermatologa, specjalistę, trwa już od wielu, wielu lat. Wielu lekarzy, wielu specjalistów zjeździłam, cały czas szukam złotego środka, natomiast... Nie skupiam się nad tym aż tak bardzo, żeby był to mój życiowy cel. Nie uzależniam na pewno swojej pewności, siebie i swojej wartości od tego, ile włosów mam na głowie. To bardzo dojrzałe i mądre, ale czy na przykład Ty się cieszysz tym, że Twoje fanki albo obserwujący chcą od Ciebie takich porad, bo mimo wszystko jesteś takim przykładem, takim ikoną dla nich? No właśnie ostatnio to zauważyłam, że rzeczywiście oni łakną takich informacji dotyczących kwestii beauty, pielęgnacji czy urody. No ja staram się nie robić tego za często, bo to też nie jest mój konik i nie zajmuję się tym na co dzień, ale raz na jakiś czas, jeśli mogę coś doradzić, coś powiedzieć ze swojego życia, ze swojej perspektywy, to robię. Dziękuję Ci bardzo, kochana. Ja już... Ja też Ci bardzo dziękuję. I jeszcze na koniec, czego mogę liczyć na ten rok? Na ten rok na pewno rozwoju mojego podcastu Wonder Woman. Startuję ze swoim singlem, który będzie zwieńczeniem tego całego projektu. No i mam kilka jeszcze innych ciekawych planów zawodowych i realizacji tego wszystkiego, jeśli rozmawiamy na stopie zawodowej. Prywatną zostawię dla siebie. Oczywiście, kochana, więc życzę Ci wszystkiego dobrego. Trzymam kciuki i do zobaczenia. Dziękuję serdecznie.